Zanim przejdę do rzeczy, zanim się przywitam i przedstawię, to czy pobrałaś już, czy pobrałeś moją tantryczną, darmową praktykę bliskościową i medytację serca? Jeśli nie, to pod opisem filmu jest link do mojego Linktree, który również prowadzi do mojej specjalnej grupy na Facebooku, tylko dla kobiet, ale z której to grupy też od czasu do czasu wrzucam niektóre materiały na YouTube, też dla panów, żeby może w takiej intencji, przynajmniej działam, lepiej zrozumieli to, z czym kobiety się mierzą, czego pragną i co jest tym czymś, co je blokuje ewentualnie, żeby dać takie lepsze słownictwo i zrozumienie. A teraz, kiedy przechodzę ze segmentu sponsorowanego, którego nie sponsoruje nikt oprócz mnie, haha, to przejdę do rzeczy. Sabina Wolter, Love Intimacy Coach. Podam Wam dzisiaj przepis na to, jak upiec tort pod tytułem Rozwód i rozstanie i jak zrobić ciastko pod tytułem Przepyszna relacja, soczysta w smaku i spełniona w odczuciu. Pierwszym najważniejszym składnikiem tego, jak jest upiec ten pierwszy tort porażki, jest kompromis. Tak jest, dobrze słyszysz, kompromis. To jest takie ważne, co nie, żeby godzić się na kompromisy, żeby wypracowywać kompromisy, spotkać się gdzieś w połowie drogi. Kompromis niestety w relacji jest takim układem, w którym obie strony są porówno niezadowolone, żeby było sprawiedliwie. W tym roku jedziemy do Twojej matki na święta, no to w przyszłym pojedziemy do mojej. O ile kompromisy nie przeważają w tym, jak na co dzień działacie, jak się na co dzień dogadujecie i jak bardzo dbacie też o swoje najwyższe dobro, o tyle są one do zniesienia, bo no okej, trzeba obrać ziemniaki i wynieść śmieci, więc co robi które z nas? I tutaj jest kompromis. I w takich małych życiowych momentach codziennych to jest okej. Ale kompromis ma taką niebezpieczną, przerośniętą formę. I kompromis w tej przerośniętej formie zawsze ciągnie za sobą poświęcenie. Kompromis w pewnego rodzaju kontekście jest bardzo szkodliwy. I powoduje właśnie to, że obie strony są porówno niezadowolone. I ten składnik kompromisu, który tak bardzo, niestety, ale wrzuca nie łyżkę, ale cały słoik dziegdziu do tego miodu, jest poświęcanie się. I ponownie, poświęcanie się to nie jest jakby przepis na porażkę od razu, ale są konteksty, w których poświęcanie się jest bardzo toksyczne. Kompromis zawiera w sobie taki element poświęcania siebie. I rezygnujesz z siebie w imię tego, żeby być w relacji, to niestety, ale kierujesz się w stronę porażki. Ta druga osoba może nawet nie wiedzieć, co dla niej poświęcasz. A nawet jeśli wie, to nie jest w pełni świadoma, jak bardzo i jak dużo Cię to kosztuje. I no niestety, ale w takim układzie, takie ciche poświęcanie siebie prowadzi w końcu do sytuacji, w której tego jest za dużo i te niespełnione potrzeby wołają o uznanie i prowadzą do wielu konfliktów. Taką kontrą do kompromisów i poświęcania jest wspólnie wypracowana wizja. Jak możemy robić to, czego chcemy? Jak chcemy się czuć w tej relacji? Czego chcemy doświadczać w tej relacji? Jak codziennie możemy robić rzeczy, które sprawią, że będziemy tego doświadczać, że będziemy się tak czuć? I z tak wypracowaną wizją, która też zawiera elementy tego, jak przechodzimy konflikty, jak się zachowujemy w chwili, gdy przechodzimy konflikty, co jest dla nas najważniejsze w chwili, gdy jest dla nas coś trudnego, jak potrafimy cieszyć się tym, co jest dla nas dobre, jak potrafimy wzbudzać i wzajemnie pielęgnować nasze najwyższe dobro i traktować to jako priorytet. Bo nasze najwyższe dobro jest dla nas najważniejsze. W takim układzie, jeżeli ja skrzywdzę Ciebie, to skrzywdzę i siebie. Jeżeli ja przyniosę coś dobrego Tobie, to wróci to też do mnie. I tu nie ma elementu poświęcania się. Kontrą do tego poświęcania się z drugiej strony szali, w taki świadomie formowany, pełen komunikacji i szacunku sposób, bo zwróćcie uwagę, w kompromisach i poświęcaniu nie ma komunikacji. Jest zakładanie z góry, że po prostu tak zrobię i to mi się zwróci. Bez tego elementu wyłożenia jasno partnerowi czy partnerce. Oto jest, co wnoszę. Tu jest cena, jaką ponoszę. Moje potrzeby w tym momencie może na bok, ale wrócimy do tego, bo one potrzebują spełnienia, bo też jestem człowiekiem, który na to zasługuje. Tak jak ja teraz staram się spełnić Twoje potrzeby.
Jeżeli nie ma tej wzajemności na podstawie komunikacji, to niestety sorry, ale kompromis z poświęceniem determinuje porażkę. W wizji z zobowiązaniami, z których się rozliczamy, które sprawdzamy, które wzajemnie formujemy, których przestrzegamy, za które sobie dziękujemy. W takim układzie jest ten element komunikacji, jest element szacunku, jest element wzajemnego rozliczania się i przypominania sobie o tych zobowiązaniach, które dla siebie formujemy. I taka wizja ciągnie. Taka wizja nawet nie potrzebuje motywacji. Ona jest tak atrakcyjna, że nie potrzebuje motywacji. Drugim elementem, który doskonale niszczy wszystkie relacje, jest przemilczanie swoich potrzeb. To jest taka postawa, gdzie chcę czegoś, pragnę czegoś, albo może nawet nie wiem, czego pragnę, może nawet jeszcze nie wiem, czego chcę, czego oczekuję dokładnie, ale przemilczę to. Nie będę mówić o tym, czego chcę, albo o tym, co chciałabym, czy chciałbym próbować, i może uznam, że chcę tego więcej, w imię tego, żeby nie generować ryzyka konfliktu, nie wystawić się na śmieszność, na atak, na odrzucenie, na jakiegoś rodzaju o co ci chodzi. Jeżeli unikamy wyrażania własnych potrzeb, wiedz, że wcześniej czy później te potrzeby będą się dopominać o uznanie, o zauważenie i o spełnienie. A jeżeli ty ich nie spełniasz dla siebie, nie komunikujesz, że je masz i nie prosisz twojego partnera czy partnerki o to, żeby nie, żeby je spełniał, ale żeby był dla ciebie dobry i wyrozumiały w czasie, gdy ty to robisz dla siebie, żeby ci w tym tylko pomógł, żeby cię wsparł w tym, czy wsparła w tym. Nie, żeby spełniała to dla ciebie, bo twój partner czy partnerka nie jest dla ciebie, jest przy tobie. I to jest układ, który jest naprawdę rewelacyjny, jest kontrą do tego, żeby przemilczać swoje potrzeby. Ta kontra powoduje, że relacja wzrasta i pięknie się rozwija, ale jeśli zależy ci na tym, żeby się rozpadła, to przemilczaj swoje potrzeby. Jak najczęściej, jak najbardziej, jak najmocniej. Doprowadź do takiej sytuacji, w której się już zagotujesz i wybuchniesz i stwierdzisz, że chcesz rozwodu. O ile to jest twój priorytet. Jednak jeśli zależy ci na tym, żeby ta relacja wzrastała, to pamiętaj, masz potrzeby. I to ty jesteś odpowiedzialną osobą za to, żeby próbować je namierzać, wyrażać i spełniać. I możesz pomagać partnerowi czy partnerce w tym, jak ona formuje swoje potrzeby, czy on formuje swoje potrzeby i spełniać je z nim, przy niej, z nią. I tego samego masz prawo oczekiwać od swojego partnera. I zakładam, że oboje jesteście dojrzałymi ludźmi, którzy znają swoje granice i znają swoje ograniczenia i wiedzą, do czego aspirują. Jeśli nie, to jest też okej. Macie drogę do przejścia i po prostu poznania siebie i odpowiedzenia sobie na parę fundamentalnych pytań. Ale wiedz, że twoje potrzeby są ważne i potrzebują być odpowiednio rozpoznane, nazwane, zaakceptowane, wysłuchane, zauważone i spełnione. Przez ciebie, właśnie przez ciebie. Bo jeżeli tego nie zrobisz i nie poprosisz o pomoc w chwili ich spełniania, gwarantuję, że one cię wcześniej czy później dogonią. Zduszona potrzeba nie ginie, magazynuje się w ciele. Trzecim komponentem na to, jak brawurowo zniszczyć relację i doprowadzić do jak najszybszego jej rozwalenia, jest krytyka. A i my kobiety uwielbiamy krytykować, to nie? Krytykujemy po to, żeby zainspirować do zmiany, pokazać, że gdzieś coś nie gra, po to, żeby on czy ona coś zauważyli i zmienili coś w swoim zachowaniu. Pokazujemy im po prostu, jak Abel krowie, tu robisz źle i przez to tak się czuję, jak możesz. Zmień to. Z krytyką niestety, ale idzie bardzo mocny i ciężki cień. To znaczy, jeśli mnie krytykujesz, no to ja nie chcę, żebyś cierpiała czy cierpiał i ja po prostu się wycofam. Krytyka zamyka. Na pewno intencja jest dobra, to znaczy zróbmy coś dobrego dla naszej relacji, ale sposób, w jaki to przekazujemy, często jest bardzo daleki od ideału. I okej, ideału nigdy nie będzie, ale możemy zbliżyć się możliwie do najlepszej, prawdziwej wersji tego, jak przekazać ten komunikat z szacunkiem i zrozumieniem. W krytyce, no właśnie, ta krytyka ma taką ukrytą intencję. Chce, żeby było lepiej.
I jeśli chcesz, żeby Twoja relacja się rozpadła, krytykuj jak najwięcej. Ale jeśli chcesz, żeby płynęła i wzrastała w spełnieniu i była soczystą, piękną babeczką, to przekazuj krytykę w konstruktywny sposób. Nie krytykuj swojego partnera czy partnerki za każdym razem, gdy zrobi coś, co czujesz, że nie gra z tobą, albo uznajesz, że ty zrobiłabyś czy zrobił lepiej bądź inaczej. Twój punkt widzenia nie jest punktem widzenia każdej osoby na planecie. Ok? To jest tylko twój punkt widzenia. To jest twoja perspektywa. Możesz ją przekazać i możesz w ten sposób doradzić, ale musisz być przygotowany, że ta osoba, ta bliska ci osoba powie, wiesz co, ja nie, dziękuję za twoją radę. Ja zrobię to po swojemu i najwyżej przekonam się, że robię źle i wtedy ci podziękuję za to, że wcześniej nie widziałam czy nie wiedziałam, że robię źle. I trzeba to umieć przyjąć, bo tak robią dojrzali ludzie. Z tą krytyką, którą chcesz przekazać, zawsze powinno iść dużo wdzięczności i komplementów. I nie mam na myśli wyrażania komplementów, które na siłę się tworzy. Typu 10 razy dziennie masz taką checklistę, że 10 razy w ciągu dnia powiem jej czy jemu coś miłego. Masz ładne oczy, masz śliczną pupcię, podoba mi się w tobie, że nie wiem, masz ładne włosy. Szukaj komplementów, które dotyczą ich zachowania, ich życiowych wyborów, coś na co oni mieli bezpośredni osobisty wpływ, co wynikało z ich historii, z ich zachowania, z ich osobistego wyboru. I jeżeli widzisz taką postawę czy takie zachowanie w Twoim partnerze, które szczerze podziwiasz, to powiedz o tym. Nie czekaj, po prostu o tym powiedz. Możesz się cofnąć do tego wydarzenia i nawiązać do niego. Hej, pamiętasz jak wtedy, gdy zrobiłaś czy zrobiłeś coś takiego? Wow, nie masz pojęcia, jak się fajnie poczułam czy poczułem dzięki temu. Dziękuję Ci za to. Wyraź tę wdzięczność w tym komplemencie. Nie komplementuj koloru oczu czy koloru włosów. To są rzeczy, na jakie nie mamy wpływu. Ale możesz zawsze skomplementować wybór życiowy takiego człowieka. Ej, wow, wiesz co, podziwiam to, że codziennie wstajesz i idziesz pobiegać albo rozciągasz się, czy idziesz na siłownię. Widzę, jak bardzo upiększa to twoje ciało, a ja uwielbiam na ciebie patrzeć. I to jest bardzo fajny komplement. I wtedy, gdy po 10 komplementach takiego rodzaju, naprawdę uczyńcie to swoim nawykiem, prawienie sobie komplementów. Ja to robię z moim mężem codziennie. Bo wtedy, gdy przychodzi moment do krytyki, to zgadnij co? Przyjmuje się ją z taką samą wdzięcznością, jak ten komplement. Gdy, mówię to z mojego już osobistego życia, gdy zdarza mi się zobowiązać do czegoś i o tym zapomnę, bo tak się może zdarzyć, a wyrażam to do mojego męża, tak? W tym tygodniu zobowiązuję się do tego i tamtego i widzę siebie jak w niedzielę, ci mówię, jak to zrobiłam. I jest na przykład piątek wieczór i on mówi do mnie, ej, wiesz co, Sabina, pamiętasz, jak mówiłaś, że tam zrobisz to i tamto? No ale widzę, że tego niespecjalnie robisz w ogóle. Mam wrażenie, że chyba może zapomniałaś? To pierwszą rzeczą, jaką ja robię, to jest, masz rację, wiesz co, dziękuję ci, że mi o tym przypominasz. O, dobra, potrzebuję chwili, żeby to ogarnąć i zrobię co w mojej mocy, żeby to zrobić. Dziękuję. Jeżeli dobrze przekazujesz krytykę, jeżeli dobrze przekazujesz komplementy, dużo komplementów, dużo wdzięczności do partnera, to krytyka jest witana jako taki właśnie element, o który chodzi w intencji wzrostu i rozwoju. Ale jeśli kierujesz się w stronę samej krytyki, brawo, pieczesz właśnie wysoki piętrowy tort pod tytułem rozwód. Czwartym elementem. Bardzo, bardzo, bardzo ważnym, kiedy chce się upiec tort pod tytułem rozwód, są białe kłamstwa. Takie niemówienie o tym, co czuję i myślę, pod taką intencją, że nie chcę kogoś zranić. Nie chcę, żeby jej czy jemu było przykro. I kochani, nie macie pojęcia, ile nasłucham się takich historii, szczególnie w kontekstach seksualności, intymności, bycia w bliskości z drugim ciałem. Jesteśmy mistrzami przemilczeń. Mistrzami niemówienia o tym, co się dzieje i czego byśmy chcieli. Szczególnie wtedy. I to jest bardzo skuteczną metodą na to, żeby narósł bardzo wysoki mur niedopowiedzeń, które rzucają cień
Cień pod tytułem oczekiwanie. Oczekuję, że się domyślisz. Oczekuję, że sam mnie spytasz, czy sama mnie spytasz i będziesz drążyć tak długo, aż ja poczuję się na tyle komfortowo, że ci powiem. I to nie jest okej. Bo takie kłamanie, nawet jeżeli to jest pod takim płaszczykiem, nie chcę cię zranić, szczerze mówiąc, utwierdza twojego partnera czy partnerkę w tym, że jej czy jego obecne zachowanie jest okej. I to trochę przypomina ten punkt, który analizowałam dla was, a dotyczył takiego rezygnowania z własnych potrzeb. Białe kłamstwo jest czymś takim bardzo podobnym. I głównie ma na myśli właśnie tę drugą osobę, żeby nie robić jej krzywdy. Ile kobiet poszło do łóżka, zgadzając się na początku na to, a w trakcie pomyślały sobie, nie, jednak nie mam na to ochoty. Ile kobiet udawało orgazmy. Ilu mężczyzn nie do końca miało ochotę na to, żeby iść do łóżka, ale to jest takie niemęskie odmawiać, nie? Szczególnie kobiecie. I to są sytuacje tylko związane z intymnością, ale one mają przełożenie na wszystkie inne. Na komunikację codzienną, w podziale obowiązków, jak traktujemy swoje finanse jako para, gdzie pojedziemy na święta, co będziemy jedli. I okej, okay, po jak się raz spróbuje kuchni meksykańskiej i widzicie, że oboje no, całkiem fajnie wam smakuje, to 3 lata później po jedzeniu kuchni meksykańskiej jedna osoba mówi, ja pierdzielę, już mam dość tego Meksyku, ja chcę po prostu spróbować chińszczyzny. I jest ta jedna osoba w tej relacji, która mówi, przecież nie mówiłaś, nie mówiłeś. A tym właśnie są białe kłamstwa. Utwierdzaniem, że to, jak teraz jest, tak jak jest, tak jest ok. Trochę jak mechanizm współuzależniania. Chciałabym, żebyście wiedzieli, że jest też taka kontra do tego i ona brzmi, mów prawdę. Ten największy, najmniej doceniany z wszystkich afrodyzjaków na świecie i najmniej seksowny, naga prawda. I to nie jest proste, żeby przyznać się partnerowi czy partnerce, hej, pamiętasz jak, dajmy na to, korzystając z przykładu związanego z erotyką, kochaliśmy się wtedy i wtedy i było tak fajnie. Udawałam to trochę, albo wiesz co, nie do końca miałem ochotę. Ale nie mówię ci o tym dlatego, żeby cię zranić, nie o to mi chodzi. Ja właśnie nic nie powiedziałam, bo nie chciałam cię zranić. Nic nie powiedziałam, bo czułam, że mogłabym zrobić ci tym krzywdę. I bardzo cię za to przepraszam. Jest mi przykro. A mówię o tym, żeby takich sytuacji nie było więcej, żebyśmy mogli wypracować coś lepszego. I liczę na to, że mogę liczyć na twoje zrozumienie. Jeżeli masz przed sobą dojrzałego partnera czy partnerkę, to ona czy on, a może się wściec, może się zdenerwować, może poczuć się bardzo zasmucony czy zasmucona, ale przyjdzie do ciebie i będziecie o tym rozmawiać i wypracujecie coś. Jeśli natomiast masz do czynienia z kimś, kto ci powie, jak śmiałaś, jak mogłaś i od razu zagrozi rozstaniem, szczerze mówiąc, ta osoba zrobi ci przysługę, bo nie jest warta prawdy o tobie, nie jest warta autentycznej twojej strony. I jeżeli boisz się, że twoja prawda kogoś ugodzi tak mocno, że cię zostawi, to przemyśl dobrze tę relację. I przemyśl to, czy chcesz dalej ciągnąć iluzję nieautentyczności, swojej własnej nieprawdy, po to, żeby być w relacji z osobą, która jest z fasadą ciebie. Czy to jest tego warte? Bo nieautentyczność jest strasznie ciężka, zapewniam. Wiele lat nosiłam maskę nieautentyczności na sobie i to było okrutne. To naprawdę bardzo obciąża relacje, bo utrzymanie tej sztucznej zbroi kosztuje masę energii. Autentyczność? Już nie. Na początku, kiedy uczysz się autentyczności, jest to trudne, jest bardzo niewygodne, jest bardzo niekomfortowe, ale jak to się wspaniale zwraca. Nie macie pojęcia. Jakie to jest cudowne, gdy można mówić to, co się chce powiedzieć. Jakie to jest wspaniałe, gdy można wyrażać siebie i być za to celebrowanym. Jeżeli jesteś w relacji, która jest bardzo niedojrzała, z osobą, która na twoją prawdę reaguje w taki sposób, że zaczyna grozić
rozstaniem lub po prostu się rozstaje, to szczerze mówiąc gratuluję Ci, bo zrobiła robotę za Ciebie i blokowała Ci miejsce na kogoś, kto rezonuje na tym polu co Ty. W każdym razie te cztery elementy są w takim z jednych odsłon bardzo, bardzo skutecznymi metodami na to, jak zniszczyć związek, na to, jak go wyjałowić. A z drugiej strony ich kontry i odmienna intencja, świadoma intencja ich użycia, połączona z komunikacją, szacunkiem, wspólnymi aspiracjami, kierowaniem się jako priorytetu, kierowaniem się najwyższym dobrem moim i Twoim w tej relacji, po to, żeby ta relacja nas karmiła, a nie drenowała. Mam nadzieję, że to wszystkie informacje dają Wam szerszy obraz, taki kontrast i możecie w tym momencie wybierać to, jak chcecie się zachować. Z pełną świadomością, kompromisy z poświęcaniem, bez komunikacji mogą prowadzić do tego, że relacja się rozpadnie, a na pewno będzie prowadzić do kryzysów. Ale jeśli będę wdrażać komunikację, szacunek, będę się tego uczyć i jeśli tego jeszcze do końca nie potrafię, to może poproszę kogoś o pomoc, a możesz zawsze zwrócić się do mnie i pogadać ze mną. Taka wspólna godzina nic nie kosztuje Ciebie poza godziną Twojego czasu. Zaręczam. A jeżeli zechcesz ze mną współpracować i pomóc sobie, po to, żeby Ty w relacji i Twoja relacja dzięki temu wzrosły i karmiły Cię energią zwrotną, to zrobisz mi wielki przywilej pracując ze mną. Zrobisz mi naprawdę wielką przyjemność, wybierając mnie do tego. A jeśli nie, to całkowicie to zrozumiem. W każdym razie, dajcie znać, co myślicie. Czy to, co słyszeliście, ma sens? Czy to z kolei kompletnie nie ma sensu? Czy zgadzacie się z tymi punktami? Czy macie inne, kolejne? Albo macie jakieś kolejne pytania? Jeżeli macie jakieś sugestie odnośnie do tego, na co mogłabym odpowiedzieć, dajcie znać w komentarzach. Zachęcam. A ja życzę Wam przyjemnego, dobrego, soczystego, pysznego czasu i wybierajcie składniki do tych wypieków, które chcecie piec.